sierpniu 2020 roku z rozkazu Władimira Putina Nawalny został otruty nowiczokiem. Przeżył, wrócił do Rosji i został zatrzymany na lotnisku. 18 stycznia 2021 roku sąd bezprawnie zdecydował o umieszczeniu Aleksieja Nawalnego w areszcie śledczym Matroska Jatiszina. Nawalny od lat walczy o nasze prawa. Teraz my zawalczmy o niego. Witam, tu Nawalny. Wymyśliliśmy, żeby przeprowadzić to śledztwo jeszcze, kiedy leżałem na oddziale intensywnej terapii. Od razu umówiliśmy się, że opublikujemy je dopiero wtedy, kiedy wrócę do domu, do Rosji, do Moskwy, bo nie chcemy, żeby główny bohater tego filmu pomyślał, że się go boimy i że będę opowiadał o jego strasznej tajemnicy, będąc za granicą. Jeden z naszych widzów to najbardziej oddany wielbiciel naszej twórczości. To z jego rozkazu zostałem otruty. To Władimir Putin. On na pewno teraz patrzy i jego serce wypełnia nostalgia. To nie jest po prostu śledztwo. To jest może bardziej portret psychologiczny, bo chcemy zrozumieć, jak zwykły sowiecki oficer stał się maniakiem oszalałym na punkcie pieniędzy i luksusu. Nie tylko oszalałym, ale dosłownie gotowym niszczyć państwo i zabijać dla swoich skrzyń pełnych złota. Dlatego to jest bardzo symboliczne miejsce, żeby zacząć nasz film. Jestem w Dreźnie, a w tym niepozornym budynku szkicowali swoje pierwsze schematy korupcyjne ci, którzy później zorganizują największą grabież w historii Rosji. Oni po prostu ukradną wszystkie narodowe skarby. Ich lider, 33-letni Wołodia Putin, w przyszłości najbogatszy człowiek na planecie, mieszkał tu. W tamtych czasach wszystko było proste i poziom złodziejstwa odpowiadał poziomowi tego budynku. Władimira Władimirowicza zajmowało to, jak wykorzystując swoje stanowisko, zdobyć dobry radiomagnetofon z importu. Co do zasady, ani metody, ani krąg zaufanych osób nie zmieniły się. Po prostu wtedy interesowały ich magnetofony, a teraz ogromne państwowe przedsiębiorstwa. Siedzieli na uroczystościach i wychwalali dziadka Lenina, przyrzekali wierność komunistycznym ideałom. Teraz żegnają się w cerkwiach i uczą nas duchowości i konserwatyzmu. Dzisiaj zobaczymy to, co, jak się uważa, jest niemożliwe do zobaczenia z bliska. Wejdziemy tam, gdzie nikogo nie wpuszczają, pójdziemy do Putina w gości. Na własne oczy przekonamy się, że to człowiek, który w swoim pragnieniu luksusu i bogactwa zupełnie zwariował. Dowiemy się, czyimi pieniędzmi finansowany jest ten luksus oraz jak na przestrzeni ostatnich 15 lat dawana jest największa łapówka w historii i buduje się najdroższy w historii pałac. Pałac Putina. Historia największej łapówki. Putin, szeregowy pracownik KGB, przedstawiający się teraz jako wielki szpieg, przyjechał do Drezna w 1985 roku. Wow, agent wywiadu. On chce, żebyśmy tak myśleli, a tak naprawdę to szeregowy pracownik nawet nie tajnej rezydentury, a po prostu oficjalnego przedstawicielstwa KGB w zaprzyjaźnionych z ZSRR wschodnich Niemczech. Teraz nadworni propagandyści uwielbiają koloryzować ten okres w życiu Putina. Władimir Władimirowicz infiltrował teren wroga, a prawda to ten budynek, takie przytulne miejsce, gdzie grupa nierobów typu Putina siedziała na zebraniach i nagradzali się nawzajem pamiątkowymi prezentami, zupełnie jak dzisiaj. 21 listopada 1987 roku. Wystrojony Putin, nie uwierzycie, na balu towarzyszy broni. Uroczystość poświęcona przyjaźni KGB i Sztazji, rewolucji październikowej i nieuniknionemu zwycięstwu socjalizmu na całym świecie. Putinowi wręczono nagrodę, złoty znaczek jako symbol przyjaźni Niemiec i Związku Sowieckiego. Drużba z Sowieckim Sojuzem stała wieleniem serca każdego grażdanina GDR. Teraz taki klejnot można kupić w internecie za 3 euro. Przez cały wieczór Putin i jego koledzy czytali długie przemówienia, pili sowiecki koniak, oglądali zdjęcia, trzęśli się z dumy oddania ideom marksizmu-leninizmu. Mniej niż 2 lata później nie będzie po tym wszystkim śladu. Runie mur berliński. Wschodnie Niemcy razem ze Sztazji i przedstawicielstwami KGB przestaną istnieć. System zbudowany na kłamstwie i represjach upadł, ale pozostawił po sobie bardzo ważne dziedzictwo – archiwa. Bez względu na marzenia i oczekiwania, Putinowi nie udało się w Dreźnie zrobić kariery ani się wzbogacić, ale za to poznał tu tych ludzi, którzy później staną się jego głównymi portfelami.
Uzbroiłem się w białe rękawiczki, pomaga mi David, dziennikarz niemieckiej redakcji Korrektiv. Tutaj mamy dokumenty Putina. Tę fotografię już widzieliśmy. Władimir Putin otrzymuje złoty znaczek, ale nie wszyscy zwrócili uwagę na tego pana. To nikt inny jak Siergiej Wiktorowicz Czemiezow, kiedyś szef przedsiębiorstwa Rostech, służył razem z Putinem. I w taki oto sposób widzimy na jednym zdjęciu dwóch najbogatszych ludzi w Rosji. Putin jest pewnie najbogatszym człowiekiem na świecie, a Czemiezow na pewno mieści się w piątce najbogatszych ludzi w naszym kraju. Po 30 latach on wciąż jest blisko, ale jako miliarder w służbie cywilnej. To jest bardzo ciekawe, na ile Niemcy wszystko bardzo dokładnie zapisywali. Tu jest na przykład program wieczoru i napisane jest, że o 18 będzie wzniesiony toast na cześć gospodarzy i każdemu zostanie wydana szklanka sowieckiego koniaku. Dalej są uroczyste przemowy, chwalą towarzysza Lenina, chwalą socjalizm, dają sobie pamiątki i zgodnie z programem, nie później niż o 19:45 Władimir Putin zaczyna tańczyć, bo o 19:45 zaplanowano tańce. Tu mamy dwie książeczki ze zdjęciami. Tę wiele razy pokazywano w telewizji, wiele razy ją widzieliście. To legitymacja Stasi. W niej jest nazwisko Władimira Władimirowicza Putina. Jest też taka sama legitymacja, w której jest zdjęcie sympatycznego człowieka. To Nikołaj Pietrowicz Tokariew, który stoi na czele Transnieftu. On, inaczej niż Czemiezow, nigdy nie potwierdzał, że pracował w KGB i w jego oficjalnej biografii jest 20-letnia luka i praca w górnictwie. Właśnie wypełniliśmy tę lukę. Numery tych legitymacji różnią się o jedną cyfrę. A to kolejny dokument, książka telefoniczna Stasi. Jest w niej rozdział Towarzysze, Przyjaciele. Otwieramy go. Numery telefonów do majorów Tokariewa i Czemiezowa są takie same. To znaczy, że ich biurka stały obok siebie. Właśnie tu, w Dreźnie, Putin ustalił swoje najważniejsze życiowe zasady, które później staną się fundamentami państwa rosyjskiego. Po pierwsze, zawsze mów jedno, a rób drugie. Kłamstwo i dwulicowość to najbardziej efektywne metody pracy. Po drugie, korupcja to fundament zaufania. Twoi najważniejsi przyjaciele to ci, którzy od wielu lat kradną i oszukują razem z tobą. I najważniejsza zasada – pieniędzy nigdy nie jest za dużo. Petersburg. Początek lat 90. Leningrad. Pomyślcie sami, jak świetnym szpiegiem był Putin w Dreźnie, skoro po powrocie z podróży służbowej do Leningradu wysłano go do niezbyt perspektywicznej pracy na uniwersytet. Pracował tam jego przyjaciel z czasów studenckich, Nikołaj Jegorow. To jeden z mało znanych, ale kluczowych i najbardziej zaufanych ludzi Putina. W latach 70. Jegorow i Putin siedzieli razem w ławce, przyjaźnili się. Uwagę zwrócono także na dwóch innych kolegów Putina z roku, jego najbliższych przyjaciół z tamtego okresu. To Ilgam Ragimow i Wiktor Chmarin. Wtedy połączyła ich pasja do sztuk walki. Zapamiętajmy ich. W 1991 roku właśnie Jegorow wyświadczył Putinowi przysługę, która na zawsze zmieniła życie przyszłego prezydenta. Polecił Putina do pracy w Urzędzie Miasta Petersburga w Komisji Spraw Zagranicznych. Wspominanie tych stron z biografii Putina jest ciekawe. On przecież lubi opowiadać, jak przeżywał rozpad ZSRR. Rozpad ZSRR był największą geopolityczną katastrofą stulecia. On osądza lata 90., lata rządów Jelcyna, demokratów, i wszystkich dookoła nazywa zagranicznymi agentami. Nie będę nazywać bandą tych ludzi, którzy byli u władzy w latach 90., ale chcę zwrócić uwagę na to, że w tamtym okresie zupełnie zrujnowana została sfera socjalna i przemysł, także obronny. Praktycznie zrujnowaliśmy siły zbrojne, doprowadzili kraj do wojny domowej, do przelewu krwi na Kaukazie. A w tamtym okresie Putin, przebierając nóżkami, pobiegł pracować do jednego z najważniejszych demokratów tamtych czasów, radykalnego krytyka ZSRR, Anatolija Sobczaka. I oto stało się. Człowiek, który przez całe życie marzył o pieniądzach, w końcu się do tych pieniędzy dorwał. Znalazł się na stanowisku, na którym było co kraść i gdzie dają łapówki, i tutaj nasz Władimir Władimirowicz się rozwinął.
Najbardziej znanym i dobrze zbadanym tematem są licencje eksportowe. Putin wydawał takie licencje firmom, którym pozwalano sprzedawać za granicę produkty naftowe, drewno, aluminium, miedź, bawełnę, czyli dowolne surowce w zamian za żywność, dosłownie ropa w zamian za cukier i ziemniaki, drewno w zamian za jedzenie dla niemowląt. Anatoliju Aleksandrowiczu, właśnie dostałem wiadomość, że na Ukrainie zostało zakupione i przygotowane do wysłania do nas, do Petersburga, 2,5 tysiąca ton cukru. W ten sposób ratujemy sytuację? Nie będziemy mówić hop, dopóki nie przeskoczymy. Putin osobiście rozdzielał licencje i jak się później okazało, dawał je jednodniowym firmom związanym z nimi jego przyjaciółmi. Schemat był prosty. Surowce wyjeżdżały za granicę, podstawione firmy otrzymywały za to pieniądze, ale produkty barterowe nie docierały. To nasza ojczyzna, to najdroższe, co mamy. Jednym z najważniejszych miejsc, na których Putin zarabiał, był port morski. To legendarne miejsce, jeden z symboli bandyckiego Petersburga. Na początku lat 90. ten strategiczny obiekt zamienił się w teren rządzony przez kryminalistów, gdzie strzelali, zabijali i ciągle coś dzielili. Portem kierował jeden z najsłynniejszych wówczas mafijnych bossów, Ilja Traber, pseudonim Antykwariusz. Ale bandyci bandytami, a wszelkiego rodzaju dokumenty i pozwolenia wciąż ktoś musiał podpisywać. Właśnie tym zajmował się urzędnik Putin. Formalnie reprezentował interesy państwa, a w rzeczywistości pomagał bandytom działającym w porcie. Obsługiwał ich interesy, pomagał prawdziwym twardzielom w rozwiązywaniu ich problemów. Weźmy dla przykładu terminal naftowy w porcie. Traber był przewodniczącym Rady Dyrektorów. Udziały kontrolował szef tak zwanej mafii tambowskiej Gennadij Pietrow. A sam Putin? Tu powołam się na nie kogokolwiek, a na szefa Gazpromnieftu Aleksandra Diukowa, który był wówczas dyrektorem generalnym terminalu. Putin wspierał projekt. Łatwo można sprawdzić, komu jeszcze Putin pomagał. Produkty naftowe za pośrednictwem terminalu eksportował za granicę Gennadij Timchenko, przyszły miliarder, główny handlarz rosyjską ropą i jeden z najbardziej znanych przyjaciół Putina. Mają jakieś dziwne nazwiska. Timchenko, typowi Moskwianie. Myślę, że powinienem trzymać się od nich z daleka. To wtedy rozpoczęła się historia jego dochodowego biznesu, firmy handlującej ropą Gunvor. Kiedy Putin został prezydentem, 4 z 5 największych koncernów naftowych w naszym kraju nie sprzedawały ropy bezpośrednio za granicę, ale za pośrednictwem szwajcarskiego pośrednika firmy Gunvor. W ten sposób Timchenko, nic nie robiąc, zarabiał gigantyczne pieniądze. Przez cały czas istnienia Gunvoru uważano, że Putin miał tam tajne udziały. Nawet Departament Skarbu USA oficjalnie twierdził, że Putin miał dostęp do pieniędzy Gunvor. Ale przez wiele lat nie było jasne, na kogo te udziały były formalnie zapisane, a potem się okazało, że przez cały czas w Gunvorze był tajny udziałowiec Piotr Kolbin. Nikt nie rozumiał, skąd się wziął ten zadziwiający akcjonariusz i jak człowiek, który sam twierdzi, że nie zajmuje się biznesem, mógłby mieć miliony dolarów, żeby zainwestować w Gunvor. W 2016 roku dziennikarze odkryli, że Piotr Kolbin był serdecznym przyjacielem Putina z dzieciństwa. Dorastali w tej samej wiosce, chodzili razem na dyskoteki, ich rodziny się przyjaźniły. I stało się oczywiste. Kolbin był właścicielem akcji Putina. Siedzicie teraz i myślicie, co z tego wynika? Dawali Putinowi łapówki w kopertach? Tak. Jeden z uczestników petersburskich potyczek z lat 90. Maksim Freidzon, opowiadał w wywiadzie, jak działał schemat współpracy z Urzędem Miasta. Jeśli trzeba było coś załatwić, należało pójść do Komisji Spraw Zagranicznych, wysłuchać przemówienia o znaczeniu partnerstwa gospodarczego, a Putin po prostu zapisywał na kartce kwotę prowizji, małą, 10-20 tysięcy dolarów, i dopowiadał, że dokończyć sprawę, czyli zanieść pieniądze, trzeba do jego asystenta Lioszy Millera. Teraz Millera nie trzeba przedstawiać. Od prawie 20 lat jest szefem naszego skarbu narodowego, Gazpromu. Jest lepszy w przyjmowaniu łapówek niż w zarządzaniu państwowym przedsiębiorstwem. W 2008 roku Miller chwalił się, że za 7-8 lat Gazprom stanie się najcenniejszą firmą na świecie z kapitalizacją w wysokości biliona dolarów. W tym czasie Gazprom wart był 360 miliardów. Minęło 12 lat, a kapitalizacja Gazpromu wynosi około 70 miliardów, nie wzrosła, a spadła 5-krotnie. Doskonały przykład pracy zespołu Putina. Nie jest mi wstyd za moich przyjaciół. I najważniejsze, nie można opowiedzieć historii urzędnika Putina bez historii banku Rosja. Nie byłoby Rosji, nie byłoby Putina. Bank ten został utworzony jeszcze przez Leningradzki Komitet Regionalny KPZR, ale w 1991 roku, kiedy zarówno Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, jak i Komitety Regionalne przestały istnieć, mer Petersburga Sobczak nakazał reorganizację tego banku. Zarządził, żeby uporządkować aktywa, a na ich podstawie stworzyć zwykłą strukturę handlową,
która pomagałaby gospodarce biedującego Petersburga, i zlecił to Putinowi. Akcjonariuszami banku byli przyjaciele, w pierwszej kolejności Jurij Kowalczuk. Został on i jest do dziś głównym udziałowcem i zarządcą. Tyle, że na początku lat 90. Rosja była tylko małym bankiem przy Urzędzie Miasta, a teraz jest gigantycznym potworem bankowym, który obsługuje najważniejszych łapówkarzy i przechowuje osobiste pieniądze Putina. Poleciłem, żeby tam przelewano moją pensję. Wszystko nielegalnie zdobyte, podarowane i skradzione przez gang Putina jest tutaj bezpieczne. Bank ma bardzo dźwięczną i symboliczną nazwę. On nazywa się Rosja. Bez względu na to, że od czasów Urzędu Miasta Petersburga minęło 30 lat, wielu z was nie było wtedy nawet na świecie, dobrze znacie wszystkich uczestników tych legendarnych wydarzeń. Spójrzcie na tablicę pamiątkową tylko jednego komitetu kierowanego przez Putina. Jest na niej cała ekipa łapówkarzy, która kiedyś dzieliła pieniądze z kopert, które zbierał Liosza Miller. Miedwiediew został premierem i prezydentem. Miller trafił do Gazpromu. Zubkow jest także byłym premierem i przewodniczącym Rady Dyrektorów Gazpromu. Sieciń, sekretarz, który nosił za Putinem teczkę, był ministrem, a teraz jest szefem Rosnieftu. Prawie jakby nieoficjalna lista najbogatszych Forbesa. A to Czurow. Jemu polecono sfałszowanie wyborów, aby niechcieni kandydaci nie byli wybierani i nie przeszkadzali kraść. Marina Jentalcewa została szefową protokołu Putina. W sąsiednich gabinetach siedzieli German Gryf, obecnie szef Sbierbanku, Kudrin, szef Izby Obrachunkowej, Kozak, były minister, obecnie w administracji prezydenta, i wielu innych. Od ponad 30 lat są urzędnikami na szczytach władzy i opowiadają nam, jakie przeklęte były lata 90., a sami są uosobieniem wszystkiego, co najgorsze w tamtym czasie. Moskwa. To stare, dobrze znane historie, które opisywali dziennikarze. Już w czasie pracy Putina u mera Sobczaka miały miejsce skandale, śledztwa i raporty o korupcji. Gazety pisały o machinacjach Putina. I tak naprawdę Putin powinien był trafić do więzienia jeszcze wtedy, w 1996 roku, kiedy on i Sobczak stracili władzę po przegranych wyborach. Putin działał w sztabie wyborczym Sobczaka i w tamtym momencie zdał sobie sprawę, że uczciwe wybory to straszna rzecz. Przecież można je przegrać. Tu pojawiło się dwóch aniołów stróżów, którzy uratowali naszego Władimira Władimirowicza. Ci z was, którzy są trochę młodsi, mogą zapytać tych, którzy pamiętają lata 90. Kogo wtedy uważano za uosobienie korupcji? Gwarantuję wam, że usłyszycie dwa nazwiska. Paweł Pawłowicz Borodin, zarządzający majątkiem Jelcyna. Ówczesne gazety były pełne opisów skandali związanych z łapówkami na jego budowach. Myślę, że w Ameryce, w Szwajcarii, gdzie operuje się bilionami dolarów, złodziei nie jest mniej, na pewno jest dużo więcej. A jakoś nikt o nich nie pisze. I Anatolij Borisowicz Czubajs. Jego nie trzeba przedstawiać. Tym dwóm wspaniałym ludziom musimy podziękować za to, że od 96 roku Putin osiadł na Kremlu. Najpierw w administracji prezydenckimi nieruchomościami u Borodina. Jak wiecie, administracja nieruchomościami prezydenta zajmuje się sprawami technicznymi i finansowymi wszystkich najważniejszych organów władzy. Ja będę miał pieczę nad kwestią umów. Jestem w końcu prawnikiem z wykształcenia. A potem Anatolij Czubajs, cytuję, zaproponował silnego kandydata, z którym pracował w Petersburgu, do pracy w administracji prezydenta. I tak Putin został szefem Wydziału Kontroli Administracji Jelcyna. Zobaczcie, jaka ironia. Główni łapówkarze tamtych czasów zastanawiali się, kogo mianować na stanowisko tego, który ma ich sprawdzać. Kto będzie sprawdzał i skrupulatnie ignorował korupcję? I wybrali Putina. Mój zawód jest dla mnie ciekawy. Putin dostał państwową daczę w historycznym majątku Archangielskoje, służbowy samochód, ale o jego stylu życia niewiele wiadomo. Znaleźliśmy jednak bezpośredniego uczestnika wszystkich wydarzeń. To była żona Putina, Ludmiła. W połowie lat 90. Ludmiła Putina podczas podróży do Hamburga poznała Niemkę o imieniu Irene. Zaprzyjaźniły się i pisały do siebie. Przez kilka lat wysyłały sobie odręczne listy, w których Ludmiła szczegółowo opowiadała o swoim życiu. To są te listy z lat 1996, 97 i 98. Potem przestały utrzymywać kontakt. Była koleżanka napisała nawet książkę o swojej przyjaźni z Ludmiłą. Ma tytuł Pikantna przyjaźń. Została wydana po rosyjsku w 2002 roku, ale niestety szybko zniknęła z półek. Tam są doskonałe zdjęcia już rozpoznawalnych córek Putina, czy też tych kobiet, jak on sam je nazywa. Wspomniano jedną kobietę, wspomniano drugą. Dokładnie przestudiowaliśmy każde słowo, zarówno w książce,
książce, jak i w listach. Zasadniczo to nieciekawe z naszego punktu widzenia historii o sprawach osobistych, pogodzie, dzieciach i horoskopach. Jednak coś ważnego można tam znaleźć. Po pierwsze, skąd te listy były wysyłane? Na górze strony można znaleźć numer telefonu. Ludmiła Putina wysyłała te listy albo z domu, albo z biura, jak sama pisze, a tym biurem był port morski w Petersburgu, ten sam, który dzięki pomocy urzędnika Putina stał się własnością mafijnego bossa Illi Trabera. Co tam robiła żona urzędnika? Albo to, biuro o nazwie Interkommerz Warnig. To Matthias Warnig, bankier i były pracownik Stasi, który pracował z Putinem w Niemczech, a następnie przeniósł się do Petersburga, aby kierować Dresdner Bank. Niemiecka koleżanka dziwiła się, jak bliscy byli sobie Putin i Warnig. Ten ostatni zapłacił za leczenie Ludmiły za granicą, brał na siebie koszty rodzinnych wakacji Putinów, hotele były rezerwowane na jego nazwisko. To się nazywa łapówką w naturze. Putin pracuje w administracji prezydenta, a niemiecki bankier i były oficer wywiadu pokrywa wydatki jego rodziny. Wydaje mi się, że to należy nazwać ulubionym określeniem Putina – zagraniczny agent. Nie my wymyśliliśmy sam termin zagraniczny agent. Taka ustawa działa od lat 30. w USA. Była przyjęta według mnie w 1938 albo 1939 roku i działa świetnie. Wydatki Warniga na rodzinę Putina opłaciły się. Dziś ten człowiek jest dyrektorem zarządzającym Nord Stream, a także członkiem zarządów Rosnieftu, Transnieftu, Banku Rosji, Rusalu, członkiem Rady Nadzorczej VTB i Rady Administracyjnej szwajcarskiego Gazpromu. Oprócz urlopów, do których jeszcze wrócimy, od razu widać obsesję rodziny Putinów na punkcie nieruchomości. W tym czasie otrzymali już jedno mieszkanie służbowe w Petersburgu. Przy przeprowadzce do Moskwy jedyne, co martwiło Putinów, to czy dostaną nowe mieszkanie od miasta i czy zabiorą im stare. Ludmiła z irytacją opowiada, że ich przyjaciele, czemiezowie, już otrzymali dwupiętrowe mieszkanie i opisuje każdy kąt z dokładnością do metra kwadratowego. Nawiasem mówiąc, z Sieczynem była podobna historia. Poznajemy tę opowieść już nie z listów, ale z wydanej niedawno książki o Putinie. Tam wspólny znajomy Putina i Sieczyna opowiada, jak trafili do służbowych mieszkań po przeprowadzce do Moskwy. Kiedy Władimir Władimirowicz odwiedził Igora Iwanowicza, zapytał, ile metrów ma jego mieszkanie. Mieszkanie Sieczyna miało 317 metrów kwadratowych, Putina 286. Putin powiedział tylko gratulacje, ale Sieczyn miał wrażenie, jakby chciał go zabić strzałem w głowę. Potem przez kilka tygodni nie rozmawiali ze sobą. Z listów Ludmiły dowiadujemy się o życiu Putina pod koniec lat 90., z kim rozmawiali, dokąd jeździli. Ludmiła opisuje każde wakacje. Na przykład w 96 roku Putin spędził 6 tygodni w Davos z rodziną Szamałowów, z którą 15 lat później połączą ich więzy rodzinne. Kilka razy w roku rodzina urzędnika wyjeżdża do Francji, latem odpoczywać nad morzem, a zimą na narty. A to mój ulubiony fragment. Ludmiła Putina ujawnia typowe kłamstwa męża. Opisuje, jak latem 98 roku wyjechali na 6 tygodni na wakacje do Cannes. 22 lipca Putin musiał nagle przerwać urlop i wrócić do Moskwy. Został mianowany dyrektorem FSB. Wybór Władimira Władimirowicza Putina nie jest przypadkowy. To profesjonalista, człowiek z doświadczeniem we wszystkich zadaniach stojących przed Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Te wydarzenia są również opisane w jedynej oficjalnej biografii Putina. Tylko według jej wersji wakacje nie były w Cannes nad Morzem Bałtyckim i to nie była cała rodzina Putinów, a tylko Ludmiła. Jesteśmy zaskoczeni degradacją służb specjalnych i szerzącą się korupcją. A czemu tu się dziwić, jeśli w 98 roku szefem najważniejszej agencji wywiadu został urzędnik, którego rodzina półtora miesiąca mieszkała w hotelu na Lazurowym Wybrzeżu? Za jakie pieniądze? Jasne, że za pochodzące z korupcji. Oczywiste jest, że tacy sami złodzieje robią z niego dyrektora FSB, aby rozwiązywał ich problemy. Popatrzcie na te zdjęcia. Opalony Putin, który przyleciał z Francji, siedzi obok Kirienki w dniu swojej nominacji i cieszy się z powrotu do domu. Dla mnie powrót do pracy w służbach bezpieczeństwa jest jak powrót do domu rodzinnego. Jako szef FSB Putin zrobił to, do czego został wyznaczony. Pomógł skorumpowanym urzędnikom uniknąć odpowiedzialności. Ówczesny prokurator generalny Jurij Skuratow szukał haków na rodzinę Jelcyna. Oskarżał ich o kradzieże i korupcję. Żeby zneutralizować Skuratowa, FSB zorganizowała operację, której efektem było pokazanie w telewizji kompromitującego filmu z człowiekiem podobnym do prokuratora. Zobaczycie Państwo człowieka podobnego do prokuratora generalnego w towarzystwie dziewczyn na telefon. Mamy obowiązek uprzedzić. Tego nie mogą oglądać
dzieci. Po publikacji Putin stwierdził, że na nagraniu jest Skuratow i że powinien on zrezygnować ze stanowiska. Moje zdanie na ten temat jest znane. Ono odpowiada stanowisku prezydenta i premiera. Jurij Ilicz powinien ustąpić ze stanowiska. Skuratow został usunięty, skorumpowana rodzina Jelcyna uratowana. 4 miesiące później, zdając sobie sprawę z tego, że nie znajdą człowieka bardziej wiarygodnego, to właśnie rodzina Jelcyna, Tania i Walia Jumaszewowie, czynią Putina następcą, najpierw premierem, a potem prezydentem Rosji. Pałac. Jak tylko Putin umocnił swoją pozycję we władzach Rosji, czyli podporządkował sobie telewizję i sądy oraz stworzył system fałszerstw wyborczych, rozpoczęła się i trwa do dziś największa operacja dzielenia i przywłaszczania sobie Rosji. Kawałek dla każdego przyjaciela. Jeden pilnuje gazociągów Gazpromu, drugi zaczyna doić Rosnieft, trzeci przejmuje największe projekty budowlane. Banda łapówkarzy i oszustów z Petersburskiego Urzędu Miasta przejęła wszystkie kluczowe stanowiska i ogłosiła się menedżerami i zbawcami Rosji. Ale mimo tego, że nasi bohaterowie przebrali się i otoczyli się setkami ochroniarzy, kluczowa zasada, dzięki której wszystko działało od czasów lat 90. w Petersburgu, nie zniknęła. Chcesz okradać budżet państwa? Podziel się z Putinem. Zgadzam się, umowa stoi. A jeśli kiedyś Putin pisał na kartce niewielkie kwoty w dolarach, Aljosza Miller je dla niego zbierał, to tym razem napisali na kartce słowo. A to słowo to pałac. To największa budowa na świecie. Najbardziej tajny i strzeżony obiekt w Rosji, bez przesady, to nie jest dom pod miastem, nie dacza, nie rezydencja, to całe miasto, a raczej królestwo. Są tu mury nie do zdobycia, własny port, własna ochrona, cerkiew, własny punkt kontroli bezpieczeństwa, strefa zakazu lotów, a nawet własne przejście graniczne. To jest odrębne państwo w granicach Rosji, a w tym państwie jest jeden król, którego nie można zmienić – Putin. Poczekajcie, powiecie, słyszeliśmy o tym pałacu. Wiemy, że był budowany dla Putina, a potem, gdy cała historia została ujawniona, budowa została zamrożona, a jakiś biznesmen kupił pałac. Opowiadacie nam starą historię. Mylicie się. Tej historii nikt nie zna. Po pierwsze, nie wyobrażacie sobie nawet prawdziwych rozmiarów tego pałacu. Po drugie, nie było żadnej sprzedaży. To iluzja prawna, inscenizacja stworzona z pomocą kilku fałszywych transakcji i aktywnej kampanii medialnej. Jedynym prawdziwym gospodarzem tego słynnego miejsca od samego początku do dnia dzisiejszego jest Władimir Władimirowicz Putin. I po trzecie, zaglądając do środka, zrozumiecie, że prezydent Rosji nie jest zdrowy psychicznie, ma obsesję na punkcie bogactwa i luksusu. Wyobrażacie sobie księstwo Monako? To mały, ale odrębny kraj. A tu mówimy o nieruchomości wielkości 39 księstw Monako. Został zbudowany tak, żeby nie można się było do niego dostać ani drogą lądową, ani morską, ani powietrzną. Tysiącom ludzi, którzy tam pracują, zabroniono zabierać ze sobą nawet prosty telefon z aparatem fotograficznym. Przyjeżdżające samochody są sprawdzane w kilku punktach kontrolnych przy pomocy lusterek i kanałów z kamerami wideo. Bagażniki i schowki są przeszukiwane, ale my i tak razem trafimy do środka. Co to takiego? Oszaleliście? Przez wiele lat pokazywaliśmy wam majątek skorumpowanych urzędników z powietrza, z zewnątrz, ale pałac tego najbardziej skorumpowanego pokażemy wam od środka. Oprócz wycieczki po carskich komnatach, jestem pewien, że czekacie na nią z niecierpliwością, dowiecie się, że prawdziwy pałac Putina to nie jest po prostu ten budynek, ale do tego 7800 hektarów ziemi, prawie 300 hektarów winnic w 4 różnych miejscach, zamek, winnice, fermy ostryk i niekończący się luksus. Opowiem wam, skąd ten pałac się wziął, za czyje pieniądze został zbudowany i za czyje pieniądze dalej go budują, nawet teraz. Witam, nazywam się Georgii Alburow. Jak już pewnie się zorientowaliście, to okoliczności, do których nie przywykliśmy. Jesteśmy w kraju krasnodarskim, na wybrzeżu Morza Czarnego, dosłownie 3 km od słynnego pałacu Putina. Dotarliśmy tu bardzo dziwną drogą, wymieniliśmy bilety, wysiadaliśmy nie na swoich stacjach, wymienialiśmy karty SIM, wymienialiśmy telefony i przeprowadziliśmy całą operację specjalną, żeby tu trafić. Wszystko po to, żeby nie śledziła nas policja, FSB, pracownicy Centrum E, którzy zawsze to robią, kiedy przyjeżdżamy.
docieramy do kraju Krasnodarskiego. Udało nam się teraz to zrobić. Teraz jesteśmy kilkaset metrów od brzegu i w promieniu dziesiątek kilometrów żaden policjant nie wie, co my tu robimy. I to bardzo dobrze, bo właśnie teraz będziemy uruchamiali drona i zrobimy dla was legendarne zdjęcia Pałacu Putina. Tego pałacu jeszcze nikt nie widział z drona. On jest tajny. I to na tyle, że pilnuje go Federalna Służba Bezpieczeństwa. Wszyscy mówili, że nie da się tego sfilmować. Sami tak myśleliśmy, a potem spróbowaliśmy. Nie wyszło, spróbowaliśmy ponownie. Podjęliśmy 4 próby, ale udało się tylko raz. Przedstawiamy Państwu najbardziej tajny pałac w Rosji. Pałac Putina pod Gelendżykiem. Oto on, przed Wami. To największy prywatny dom w kraju. Jego oficjalna powierzchnia według dokumentów to 17 691 m2. Nawet nie ma go z czym porównać. Najbardziej luksusowe wille na Rublowce są kilka razy mniejsze. To nowy Wersal albo nowy pałac zimowy, po prostu miejsce dla cara. Podziwiamy go z zewnątrz, na razie tylko z zewnątrz. Podlećmy na tyle blisko, żeby zobaczyć wszystko dokładnie. I co tu się dzieje? Tu jakiś niebieski brezent, okna zasłonięte, basen nie działa, na ziemi leżą materiały budowlane. Widać ledwo zauważalnych na tle pałacu robotników. Co się dzieje? Dlaczego trwa budowa? Na zdjęciach satelitarnych sprzed 6 lat było widać, że pałac jest ukończony. Wyjaśnili nam to robotnicy. Wszystko było rzeczywiście gotowe dawno temu, ale potem doszło do katastrofy. Ona nazywa się pleśń i niechlujstwo. Pałac zaprojektowano z błędami. Nie działała wentylacja, przeciekał sufit, panowała wysoka wilgotność. Zdecydowali się wszystko przerobić, dokładnie wszystko. Obdarli ściany, zdarli marmur, zabrali wszystko, co było wartościowe, dosłownie wyrzucili miliardy do śmietnika i zaczęli pracę od nowa. Ale to, co dla Putina jest stratą i bólem głowy, dla nas jest szansą, żeby dowiedzieć się więcej o jego pałacu. Do rekonstrukcji zaangażowano wielu ludzi i oni z przyjemnością opowiedzieli nam o każdym metrze tego wielkiego projektu. To na przykład dendrarium. Tam zebrane są rzadkie i unikalne drzewa. Dla tych roślin, które nie rosną dobrze w takich warunkach klimatycznych, zbudowano oranżerię o powierzchni 2500 m2. O te drzewa i o te rośliny dba około 40 ogrodników. Lecimy dalej i widzimy ścianę zieleni, a w jej środku rzeźby. Żal, bo nie możemy dojrzeć, kogo przedstawiają. Może to pomnik patrona Jelcyna, może to Liosza Miller z kopertą, a może to popiersie królowej złodziejstwa. Albo kompozycja rzeźb tych kobiet. Dalej bardzo ważny obiekt, cerkiew. Nie świątynia Ministerstwa Obrony i nawet nie wygląda na prawosławny. Dużo jakichś kontenerów, w których mieszkają robotnicy. Widzimy gigantyczny 80-metrowy most. W dowolnym regionie Rosji otwarcie takiego byłoby wielkim wydarzeniem, a tutaj jest on po prostu potrzebny, żeby dostać się do herbaciarni. Z prawej strony widzimy lądowiska dla śmigłowców. Dziwne, bo wcześniej były 3. Z jednego zrezygnowali i usypali w tym miejscu górę, dziwną górę, do której można wjechać do środka. W którymś momencie na zdjęciach satelitarnych zobaczyliśmy, co kryje się w środku tej góry. Prostokąt z zaokrąglonymi kątami o rozmiarach 56 na 26 metrów. To lodowisko do hokeja. No przecież, po co komu pałac, w którym nie można pograć w hokeja? Ciekawe. Podziemny stadion do hokeja widzimy pierwszy raz. Można rozpoznać zamiłowanie gospodarza do bunkrów. On ewidentnie lubi siedzieć pod ziemią. Pewnie wyobraża sobie, że jest gnomem pilnującym złota z filmu Władca Pierścieni. Wykonawcy potwierdzili nam, że to prawda, że zakopali pod ziemią lodowy pałac sportu, wysoki, jak 5-piętrowy blok. Nieco zszokowani lecimy dalej, do tej części pałacu, która odpowiada za jego utrzymanie. Widzimy budynek o powierzchni 200 metrów kwadratowych z wieżą i klimatyzacją. Nie jest podpisany w dokumentach, ale do niego dochodzi ropociąg, a od niego biegną instalacje grzewcze. To znaczy, że to po prostu kotłownia. Ogromny maszt dalej odpowiada za łączność. Tam są nadajniki operatorów sieci komórkowych i anteny wykorzystywane do łączności przez rząd. Tam daleko znajduje się własna stacja benzynowa. Widzimy kilka budynków gospodarczych i kompleks gazowy.
garaży. Z prawej internat dla personelu. Tam mieszka personel nie najwyższej kategorii, a ochrona i budowlańcy. Obok jest mózg całego kompleksu, budynek centrali. Tutaj pracują najważniejsi menedżerowie. Wcześniej mógł to zobaczyć tylko Putin z helikoptera, teraz możecie także i wy. Odlećmy na tyły pałacu, żeby zobaczyć jeszcze kilka obiektów. To ogromny płot, przez który żaden złodziej z zewnątrz nie przejdzie. Z prawej budynek, dla którego został zbudowany 80-metrowy most. To domek dla gości, nazywany herbaciarnią. Ma powierzchnię 2500 metrów kwadratowych. A to amfiteatr, który dostarcza wielu trosk. Ten prosty budynek jest budowany i przebudowywany nieprzerwanie przez lata. Właściciel pałacu jest wyraźnie niezadowolony z wyniku. Może to miejsce powinno być przystosowane do walk gladiatorów, na przykład między Swiecinem a Czemiezowem. Może wiolonczelista Rołdugin krytykuje akustykę? Możemy tylko zgadywać, ale robotnicy ciągle się tam roją. Odlatujemy jeszcze. Jak dojść na plażę? Włożyłeś kąpielówki, wziąłeś płetwy, ale jak zejść? Przecież to góra. A oto wejście do specjalnego tunelu. Zbudowali go ci sami ludzie, którzy budują metro. To wyjątkowa konstrukcja, która umożliwia nie tylko wygodny dostęp do morza, ale także schronienie na wypadek wojny czy ataku mieszkańców Galenczyka. A ten tunel ma mały sekret, który zdradził nam jeden z budowniczych pałaców. Tu, widzicie? Coś w rodzaju drzwi. Zobaczcie drugie zdjęcie, na nim widać trochę więcej. A to jest miejsce na planie tunelu. To, moi przyjaciele, jest sala degustacyjna, specjalnie zamaskowana górą. W rzeczywistości jest to ogromne okno, które ma najlepszy możliwy widok na morze. Tutaj można rozkoszować się lampką wina, a co najważniejsze dla naszego narodowego przywódcy, to nie jest jakiś balkon, na którym ciągle jesteś w niebezpieczeństwie, ale bardzo bezpieczne podziemne miejsce, gdzie nic ci nie zagraża. Teraz to, czego nie da się pokazać przy pomocy drona. To ten ogromny kompleks pałacowy o powierzchni 68 hektarów, ale w rzeczywistości terytorium pałacu jest około 100 razy większe. Przyległa działka, lasy i góry o powierzchni 7 tysięcy hektarów, 70 milionów metrów kwadratowych, należy do FSB. A we wrześniu 2020 roku został w całości wydzierżawiony do 2068 roku firmie będącej właścicielem pałacu. Wiecie, w jakim celu? Do badań naukowych i działalności edukacyjnej. W rzeczywistości jedynym celem wynajęcia tego gigantycznego kawałka ziemi, który jest 3,5 raza większy od sąsiedniego Galenczyka, jest stworzenie czegoś w rodzaju buforu wokół pałacu Putina, aby nikt nie mógł, przypadkowo spacerując po pięknych miejscach, podejść zbyt blisko ogrodzenia tajnego obiektu. I to nie tylko na ziemi. Zwykle, aby wypłynąć w morze łódką, trzeba postępować zgodnie z procedurą, zadzwonić do lokalnego oddziału granicznego FSB i powiadomić o swoich planach. Czysta formalność, ale nie tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Chcecie popłynąć za Krynicę, czy po prostu chcecie łowić tu, w rejonie Praskowiejewki? Chcielibyśmy od Dżanchotu do Krynicy. Mniej więcej na tym obszarze chcielibyśmy popływać. W takim razie jest do was wielka prośba. Zna pan przylądek i Dokopas? Tak myślę. To za skałą Parus, tak? Tak, obok skały Parus jest taki duży przylądek. Będziecie go musieli opłynąć w odległości mili. Mili? Tak. A co tam jest? Jakaś awaria czy co? Nie, to jest po prostu nasza prośba do was, żeby do tego terytorium się nie zbliżać na odległość mili. Jeśli tam popłyniecie, to proszę według tych wytycznych. A proszę powiedzieć, z tym przylądkiem i Dokopas to zawsze tak jest, czy tylko w jakieś konkretne dni? Zawsze. Rozumiem. Czyli to trzeba będzie ustalać z jakimś innym departamentem, z Federalną Służbą Ochrony, tak? Tak, oczywiście. A pisemnie, czy można też przez telefon z oficerem dyżurnym? Tego nie da się w żaden sposób ustalić. Zrozumiałem. Czyli wszystkich rybaków z powodu daczy Putina wysyłają na otwarte morze, żeby omijali przylądek i Dokopas 2 kilometry od brzegu. I wszystko po to, żeby nikt przypadkowo nie zobaczył z bliska tego, co zbudowano na tym przylądku. Z powietrza też nie dostaniesz się do pałacu. Nad nim znajduje się strefa zakazu lotów. Jak w przypadku elektrowni jądrowych lub obiektów wojskowych. W zarządzaniu Ministerstwa Transportu podano adresy i numery osób odpowiedzialnych za tę strefę. Sprawdzamy w Google ten adres.
adres, albo za strefę zakazu lotów nad pałacem Putina odpowiedzialny jest sklep internetowy Szustrik, albo służba pograniczna FSB. Dlaczego FSB miałaby ustanowić strefę zakazu lotów nad prywatnym pałacem? To pałac tej samej osoby, za której bezpieczeństwo odpowiada. To dla mnie bardzo ważne. Już mówiłem, że bez tego nie da się pracować. Jak udało się to zbudować w tajemnicy? Krzyczy teraz każdy normalny człowiek. Podziemne stadiony hokejowe, tunele wewnątrz góry to kolosalne prace budowlane i nie mniej kolosalne pieniądze, które ktoś musiał zapłacić. Wszystko wyjaśnimy i teraz wam opowiemy. Znowu cofamy się w czasie, mniej więcej do tego miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Rok 2005. Putin dopiero co rozpoczął swoją drugą kadencję. Tam, gdzie teraz stoi pałac, jest szczere pole, a dokładniej góra. Odpowiadający za prezydenckie nieruchomości przyjaciel Putina z czasów pracy w peterburskiej administracji, Władimir Korzyn, podpisuje umowę inwestycyjną na budowę w tym miejscu całorocznego dziecięcego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie z umową budowa będzie realizowana wspólnie przez administrację prezydenta i inwestora, firmę Lirus. Oczywiście nikt nie zamierzał budować żadnego ośrodka dla dzieci. Jak zawsze mówię, Putin zawsze kłamie i wtedy w 2005 roku od razu zamierzali tu zbudować dacze. Mówimy jedno, a robimy co innego. Udziałowcami Lirusa byli Mikołaj Szamałow, przyjaciel rodziny, a w przyszłości swat, z którym Putin w 1996 roku odpoczywał w Davos, pułkownik KGB w stanie spoczynku Dmitrij Goriełow i biznesmen Siergiej Kolesnikow. Dlaczego ci ludzie ni z tego, ni z owego zdecydowali się budować ośrodek dla dzieci? Jeden z nich nam o tym opowiedział. Około 2005-2006 roku pojawia się taki pomysł. Chcieliśmy zbudować nie za duży domek na brzegu Morza Czarnego, bo przecież kadencja prezydenta nie może trwać wiecznie i jej koniec jest już bliski. Trzeba przekazać władzę, a chciałoby się mieć coś na emeryturę. Wszystkie kwestie były omawiane z Szamałowem i Korzynem, zarządzającym majątkiem prezydenta. To on pokazywał Putinowi tę działkę, załatwił umowę na jej wydzielenie i nagle ten mały domek zaczyna stawać się ogromnym pałacem. W 2010 roku Siergiej Kolesnikow opublikował list otwarty wzywający prezydenta Miedwiediewa, żeby położył kres putinowskiej korupcji. Kolesnikow, jako osoba zaangażowana w projekt budowy pałacu, powiedział dosłownie wszystko, gdzie i co jest budowane, za czyje pieniądze, na kogo jest zarejestrowane, wszystkie machinacje z firmami offshore i akcjami na okaziciela, wszystko. Opublikował dokumenty księgowe, umowy, opublikował nagrania dźwiękowe, negocjacji między wykonawcami a sponsorami. To wszystko wydarzyło się 10 lat temu i szczerze mówiąc, od tamtej chwili żadnych rewelacji na taką skalę i o takiej wiarygodności pewnie nie było. Wszystko zaczęło się tak. Na początku lat 90. Kolesnikow z Goriełowem założyli w Petersburgu firmę Petromed. Miał w niej udziały także urząd mera Petersburga, a interesy miasta w tej spółce reprezentował zastępca mera Władimir Putin. Czyli Putin, Kolesnikow i Goriełow znali się wiele lat. Na początku 2000 roku do Petromedu zwrócił się Mikołaj Szamałow z osobistą propozycją Putina, który właśnie został wybrany na prezydenta, szukając sposobów dodatkowego zarobku. Propozycja była, jak wszystko, co wymyśla Putin, jawną korupcją i była szczególnie śmieszna, biorąc pod uwagę to, że kiedy Putin został prezydentem, ogłosił, że zaczyna walkę z oligarchami. W naszym kraju za oligarchów uważało się przedstawicieli dużego biznesu, którzy za plecami społeczeństwa chcą wpływać na decyzje polityczne. Taka grupa ludzi nie powinna istnieć. To była walka na śmierć i życie. Sami zobaczcie. Oni się umówili, że oligarchowie, na przykład Abramowicz i Mordaszow, przekażą pieniądze Petromedowi, a Petromed wydaje na medycynę, modernizację szpitali, zakup sprzętu itd. Ale częścią tej umowy było też to, że 35% od darowizn będzie trafiało do specjalnej spółki offshore z akcjami na okaziciela. Nazwisko nigdzie nie jest wskazane, ale firma należy do tego, kto przyniósł kartkę papieru. On proponował im, będziemy ich nazywać oligarchami, udział w akcjach charytatywnych. Na przykład, bardzo dobry program, dostawy sprzętu medycznego. Szamałow postawił tu warunek, że 35% wartości tych dostaw trzeba odłożyć.
I zatem, вот это очень важная вещь. Никогда в начале. Co bardzo ważne, na samym początku, kiedy podejmowaliśmy decyzję, nigdy nie było rozmów o pałacach. Te pieniądze miały być źródłem finansowania projektów inwestycyjnych, których celem miało być rozwijanie w Rosji produkcji sprzętu medycznego. Szamałow, Goriełow i Kolesnikow dostali po 2% akcji spółki offshore, a 94% akcji oddali Putinowi czy też Michałowi Iwanowiczowi, jak nazywali go uczestnicy projektu w celach konspiracyjnych. Skąd się wziął ten pseudonim Michał Iwanowicz? Został wymyślony po to, żeby można było rozmawiać w towarzystwie i nie wymieniać nazwiska, bo to przyciąga uwagę. Kiedy ludzie stoją obok, a ty wymieniasz słowo Putin, od razu wszyscy nastawiają uszu i zaczynają przysłuchiwać się każdemu słowu. Putin był Michałem Iwanowiczem, a Timchenko? Timchenko był gangreną. A Korzyn? Szamałow był profesorem Przeobrażeńskim. Tak w ogóle to jest łapówka, ale Putin nazwał ją Rosinwestem. Bez przedrostka Ros najwyraźniej nie można wykonywać projektów. Początkowo zakładano, że Rosinwest stanie się czymś w rodzaju osobistego funduszu inwestycyjnego prezydenta. Miał przyjmować te łapówki od wszystkich Abramowiczów, ale patriotycznie inwestować je w upadające rosyjskie przedsiębiorstwa, a potem przypisywać sobie zasługi i zdobywać polityczne punkty. Prawie zapomniałem, oprócz tego oni się umówili, że za te pieniądze zbudują pałac. Projekty inwestycyjne rzeczywiście jakieś były, ale niedługo. Po jakimś czasie Szamałow, który był głównym łącznikiem Putina i osobą, na którą zapisano obiekt w Gelendrzyku, nakazał zamknąć wszystkie projekty oprócz pałacu. Potem nam powiedzieli, trzeba wszystko pozamykać. To był czas kryzysu z 2008 roku. Wszystko trzeba zamknąć, bo nie starcza pieniędzy na pałac. Ja powiedziałem, że nie będę kontynuował budowy pałacu. Wszystkie pieniądze Rosinwestu miały zostać przekierowane na budowę stulecia w Gelendżyku. Kolesnikow, który nie miał planów poświęcenia swojego życia i biznesu pałacowi Putina, pisze wspomniany list otwarty i opowiada o szczegółach tego, co się stało. Do tego czasu na wciąż niedokończony pałac wydano już kilkaset milionów dolarów, a pełne szacunki opiewały na miliard dolarów. Historia opowiedziana przez Kolesnikowa znalazła potwierdzenie przy słynnej aferze Panama Papers i podczas innych śledztw. Na przykład bardzo dobre przeprowadziła agencja Reuters, pamiętacie? Był taki projekt narodowy Zdrowie. Dziennikarze prześledzili, że nasze państwo kupowało drogi sprzęt medyczny po cenie znacznie wyższej od rynkowej. Różnica między cenami zostawała w kieszeniach pośredników, którzy przepuszczali te pieniądze przez kilka firm. W rezultacie przelewali je na konto Lanfranco Cirillo, polskiego architekta pałacu Putina z dopiskiem na budowę obiektu na Morzu Czarnym. My płaciliśmy podatki, żeby z tych pieniędzy leczono chorych, a oni sobie te pieniądze wzięli i wydali na pałac Putina. Bardzo dziękuję. W internecie można znaleźć kilka zdjęć ze środka pałacu. Robią wrażenie i rozwiewają wszelkie wątpliwości co do tego, kto jest jego właścicielem. To szczegół, który mnie osobiście dotknął do żywego. Popatrzcie na to zdjęcie bramy rezydencji zrobione przez jednego z robotników. Coś wydaje się niejasno znajome. Gdzieś to już widzieliśmy. Tutaj. W klasycznej, wszystkim znanej scenie szturmu na pałac zimowy z filmu Siergieja Eisensteina. Właściwie nawet teraz możecie zobaczyć tego orła przyjeżdżając do Petersburga i podchodząc do Ermitaża. A fakt, że Putin na swojej prywatnej daczy ozdobił bramę dokładną kopią carskiego orła w koronie z pałacu zimowego, mówi nam wiele o tym, za kogo on sam siebie uważa. Ale ani ten przeciek, ani historia Kolesnikowa potwierdzona dziesiątkami dokumentów nie powstrzymały budowy stulecia. Putin chce, Putin dostanie. Żeby zatuszować skandal, wymyślili schemat. Pałac jakoby kupił biznesmen Aleksander Ponomarenko, wieloletni partner Rotenbergów, którzy z kolei są przyjaciółmi Putina od judo. Ponomarenko handluje z nimi nieruchomościami, wraz z nimi jest też właścicielem lotniska Szeremetiewo. Ponomarenko udzielił kilku wywiadów, powiedział, tak, kupiłem to dla siebie, zbuduję tu hotel. Potwierdził reporterom, że kupił pałac od Szamałowa za 350 milionów dolarów, że zakupu dokonał na swoją cypryjską spółkę offshore. Otwieramy sprawozdania finansowe tego offshore.
offshore'u. Znajdujemy 2011 rok i widzimy, że był zakup, ale pałac kupiono nie za 350 milionów, ale za 350 tysięcy dolarów albo 10 milionów rubli według kursu z tamtego czasu. To cena dwupokojowego mieszkania na obrzeżach Moskwy. To fikcyjna transakcja. Nawet nie zadali sobie trudu, żeby przelać pieniądze. Po prostu wyznaczyli bogatego człowieka, który będzie uważany za właściciela pałacu. Od momentu, w którym Ponomarienko zajął stanowisko podstawionego właściciela, nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zarządzanie pałacem. Po prostu wcześniej Szamałow był właścicielem zamku, a teraz został jego zarządcą. Po Szamałowie pałacem zaczęła zarządzać jakaś firma InvestStroj. Dla zwykłych ludzi miało to oznaczać, że nie ma on już żadnych związków z Putinem. Dyrektor firmy to niejaki Bołat Zakarianow. Jako właścicielki figurują Tatiana Kuzniecowa i Inna Kołpakowa. Offshore, na który zapisano pałac, reprezentował człowiek o nazwisku Iwan Sierditow. Co to za ludzie? Patrzymy na ich biografię i wszystko staje się jasne. Bołat Zakarianow, wtedy dyrektor firmy zarządzającej pałacem, teraz z rozporządzenia Putina został dyrektorem w administracji prezydenta. Tatiana Kuzniecowa to żona Olega Kuzniecowa, wtedy dowódcy jednostki wojskowej Federalnej Służby Ochrony, która uczestniczyła w budowie pałacu jako deweloper. Teraz ta jednostka wojskowa została przemianowana i ma bardziej zrozumiałą nazwę – Administracja Eksploatacji Mienia Organów Bezpieczeństwa Państwa. Inna Kołpakowa jest żoną Aleksandra Kołpakowa, ówczesnego szefa Wydziału Służby Bezpieczeństwa Prezydenta Rosji. Do zadań tej jednostki należy budowa i zarządzanie rezydencjami głowy państwa. Obecnie Aleksander Kołpakow jest dyrektorem zarządzającym nieruchomościami prezydenta Federacji Rosyjskiej. Iwan Sierditow to młody prawnik, który w tym czasie pracował dla firmy Jegorow, Pugiński, Afanasiew i partnerzy. Jegorow, coś wam to mówi? To ten sam Nikołaj Jegorow, kolega z roku Putina, który później pomagał mu z pracą u mera Sobczaka. Teraz Sierditow jest szefem działu prawnego w administracji nieruchomości prezydenta. I mały bonus, żebyście zrozumieli, na ile opłaca się strzeżenie tajemnic Putina. Tutaj, na wybrzeżu w Gelendżyku w 2015 roku zbudowano obok siebie cztery domy, jeden obok drugiego. Jeden dostała kierownik Tatiana Kuzniecowa, drugi teść Kołpakowa, trzeci architekt pałacu Lanfranco Cirillo, a czwarty, największy, należy do syna Bołata Zakarianowa. Bez względu na to, ile by nam nie opowiadano, że ten pałac należy do pewnego biznesmena, to jest bezczelne kłamstwo. Nad domami biznesmenów nie ma stref zakazu lotów, nie są one budowane przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Ochrony i nie są strzeżone przez funkcjonariuszy FSB. Przed domami biznesmenów nie zamykają morza. Nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że to pałac Putina. To jest oczywiście nie tylko budynek, to symbol 20 lat rządów Putina. I to, jak on wygląda, i to, jak go ukrywają, i kto za niego płaci. I nawet to, że budują go już 15 lat i nie mogą skończyć. Wyobraźcie sobie, macie nieograniczoną ilość pieniędzy, pełnię władzy i dowolne środki. Jak tego użyjecie? Znamy dużo przykładów. Najbogatsi ludzie na świecie często oddają swoje pieniądze na cele charytatywne, budują uniwersytet albo wielki szpital, który ma być nazwany ich imieniem. Jakie swoje marzenie realizuje Putin? Po co to wszystko robi? 20 lat u władzy, represyjne ustawy, okradziony biedny naród, unicestwienie polityki, zmieniona konstytucja, ludzie w więzieniach. Teraz zobaczymy odpowiedź. Dla złota i marmurów, dla sof w stylu Ludwika XIV, dla mozaik, fresków i witraży, dla prywatnego teatru i nawet akwadyskoteki. Obiecałem wam, że odwiedzimy Władimira Putina i zrobimy to, mimo że nikt nas tam nie zapraszał. Pomoże nam w tym jeden z wykonawców, który pracował przy budowie pałacu. Był tak oszołomiony i wściekły luksusem wystroju i szalonymi cenami mebli, że przesłał nam szczegółowy plan architektoniczny tego obiektu. Tu jest wszystko. Od rysunku wzorców na podłogach po spis wszystkich mebli i rozmieszczenie gniazdek elektrycznych. To znaczy, że zobaczymy nawet, na jakich sofach siedzi Władimir Putin, na jakich łóżkach leży, przy jakich stołach je. Zobaczcie, to piwnica. Tu jest ogromny basen, strefa spa, gabinet masażu, gabinet kosmetyczny, jakaś kapsuła spa, sauny, łaźnie tureckie, fontanny i misy kąpielowe. Z basenu można wyjść na dwór, do miejsca, które na planie zaznaczono jako
akwadyskotekę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem nawet, że coś takiego istnieje. To jest miejsce na planie, a to jego zdjęcie. To coś w typie fontanny, w której można siedzieć i zamawiać napoje. I uwierzcie mi, to nie jest jeszcze największa niespodzianka, jaka nas czeka na daczy Putina. Są też dziesiątki pomieszczeń gospodarczych, bez których nie można się obejść, kiedy żyje się życiem prawdziwego monarchy. Pokoje dla personelu, lekarzy, menedżerów, kucharzy, przebieralnie dla kelnerów, mięsny, rybny, warzywniak, piekarnia, przetwórnia jaj. Oj, i to nam się spodobało. Magazyn błota, 18 metrów kwadratowych. Jasne, że dla wygodnego życia prezydent Putin potrzebuje dużo błota. Z bardziej tradycyjnych rzeczy jest koktajl bar, z którego można wejść albo do kina domowego, albo do sali degustacyjnej i piwniczki z winami. Na parterze jest siłownia z tradycyjnymi japońskimi matami, obok mnóstwo ciekawych pomieszczeń typu czytelnia czy sala muzyczna. Myślicie, że Putin bez powodu nauczył się grać na fortepianie? On planuje, że po ciężkim prezydenckim dniu, kiedy już zatroszczył się o naród, pójdzie do sali muzycznej i zagra coś dla duszy. Moglibyście teraz powiedzieć, sam to wszystko wymyśliłeś, narysowałeś plany i nam pokazujesz. Putin na następnej konferencji powie jak zwykle. To nie jest śledztwo, to legalizacja materiałów amerykańskich służb specjalnych. Dlatego przed wycieczką musimy to wszystko zweryfikować i udowodnić wam, że te dokumenty są prawdziwe. Jak już mówiłem, w 2011 roku w internecie pojawiło się kilka zdjęć wnętrz pałacu wykonanych przez robotników. Kiedy przesłano nam te plany, zaczęliśmy porównywać je z istniejącymi zdjęciami, aby upewnić się, że to nie jest sfałszowany rysunek. Akwadyskotekę już wam pokazywałem. To zdjęcie, a tu jest na planie. Okej, można zobaczyć z zewnątrz i przerysować. Poszukajmy czegoś w środku.